Dobra, więc póki co możemy to zostawić. I trochę się więcej oczywiście znów nauczyliśmy o historii obydwu pań, a przed nami stacja E02. Stacja wbij i ucieknij. Tutaj znajduje się otaczający coś. No, to jest ten trzeci, na który właśnie już polujemy. Jest coś podejrzanego w tym pokoju. O, to mi przypomina stary dobry Bluffin Depot. Który, jak kojarzę, był chyba mapą w pierwszej grze. A no i właśnie, przyjrzyjmy się temu. I powiem od razu, przy moim pierwszym playthrough wszystkie też co się zbierałem w tej samej kolejności. Zacząłem właśnie od tamtej podstawy, coś takiego z tym jakby guzikiem, przełącznikiem, coś podobnego. I właśnie wtedy myślałem, że to będzie jakiś, nie wiem, głośnik, subwoofer, jakiś sprzęt do miksowania, może coś podobnego. No znaczy no, z tym miksowaniem w sumie nie byłem tak daleko, ponieważ no, potem jak odkryłem ostrze i potem to, wszystko się stało nagle dla mnie bardzo jasne. Blender. Tworzymy wielki blender! I blender ma nam pomóc jakoś w dojściu do ziemi obiecanej. Nie pytam jak. Póki co sam jeszcze jestem wielu rzeczy niepewien. Spore propsy, moja ziemalko, masz trzeciego cosia! Tylko jeden do znalezienia. Ziemia obiecana oczekuje. Nie, slank nie znaleziony. Się. No, nie planuję slank nie znaleziony się, cokolwiek by to znaczyło. Ciekaw jestem, czemu jeszcze nie znaleźliśmy agenta 3. Czy powinienem gdzieś może wywiesić plakat z zagubionym agentem? Dobry pomysł, daj mi sekundkę. Więc jak to wygląda? Idealnie, co nie? Staruch potrafi rysować. Zobaczmy, jakie jeszcze były inne aspekty agenta 3. Czy był to chłopak, czy to była dziewczyna? Jak on miał na imię? A, po prostu agent 3. A, dobra, możemy dać oczywiście tutaj do własnego wyboru kolor skóry, tonację. Dam może te same, co dam przy swoich postaciach. No wiesz, możesz mieć rację. Coś jeszcze innego pamiętasz? Tak, ja pamiętam to lepiej niż ty, mimo że agent 3 jest twoim rekrutem, a ja tylko się z nią tłukłem może raz w życiu. Dajmy niebieskie oczy. I na dole, czy widzieliście tę dziewczynę? No, niech będzie. Też w sumie z tego co kojarzę, to właśnie według kanonu z Platuna agent 3 jest rzeczywiście dziewczyną, więc przy tym możemy zostać. Będzie łatwo zauważyć, jeżeli to tutaj wywieszę. No, o ile tędy rzeczywiście przechadza się ktoś inny niż tylko my. Bo żadnej innej żywej duszy tutaj w ogóle nie widziałem cały ten czas. Więc mamy trzy cosie. Nie mogę się doczekać tego, co się stanie, jeżeli zdobędziemy wszystkie. Ja tutaj tracę opaleniznę. To jest najmniejszy znaczek zmartwień. A, tam w sumie był ktoś chyba z tyłu, czy mi się wydawało? Więc przed nami dalsza oczywiście droga. Tak, oczywiście nowych ciastek nie mamy za E02, tylko za prawę murarską. W takim razie właśnie tak, cała linia zaliczona, możemy przejść do linii F. I F05 będzie moim kolejnym przystankiem. Stacja Popowita. Ubaw się, nie kończy!
I same stare już nam znane narzędzia, Jet Squelcher Blaster oraz Splattershot, wszystko ze Splatbombą. Wezmę sobie Splattershota, bo znów jest to opcja, za którą mi najwięcej zapłacą. Proszę, przyjmij wszystkie 50 balonów. Jeżeli jeden balon będzie nieprzebity, to oblejesz test. I balony szybko pofruną, więc nie marnuj czasu. Okej, też oczywiście test z tego typu, który już raczej znamy. I też, to jest ta sama lokacja, czy właściwie, no, to jest lokacja, która imituje, tak się składa, pierwszy poziom w kampanii naszej standardowej. Tylko, że tutaj też przechodzimy wszystko właściwie na odwrót. No jest parę też dodatków, właśnie mniej więcej w postaci materacy, okno czyściciela, coś takiego. O, ale tu jest ster za tego wszystkiego, ale oczywiście wszystko do przebicia tu jest śmiało. Nie uciekniesz mi! Jakoś dziwnie dzisiaj to często mówię, bo jest dużo okazji po prostu. Dobra, tu znów skaczymy nad tym. Niczym zębacze w pościgu za ofiarą. Dobra. Balon tu, balon tam. Teraz tutaj, odważny skok czy nie? O, w sumie dobrze nie skoczyłem, bo się okazuje, że jednak jest więcej balonów tutaj. Ty tutaj! Ciebie, okej, ciebie akurat śmiało tutaj. No, nie tyle śmiało, co ledwo właśnie dosięgnę. 46. 47 tam, tu jeszcze może skoczę, albo nie, to było głupie. Teraz trochę będę spowolniony niestety. Tu muszę zdążyć, proszę tak. Okej, i ostatni za tą stertą, test zaliczony. W sumie miałem te materace, nie wiem po co, czemu ich nie używałem, skoro... Dzięki nim mogłem się wybić nad tym oknoczyścielem, nad tą szczotką, ale nieważne. Za F05 dostajemy Sheldona. Slosher, Curling Bomb, Ink Brush? Miłe oględziny na długie godziny. Uspokajam się, gdy mi wszystko opowiadasz. Tak, on jest oczywiście znany z tego, że... On jest właśnie takim pasjonatem typowym, że... O tym, na czym się zna, on mógłby gadać i gadać i gadać. I właściwie... Kapnąłem się, że właściwie stacja S jeszcze nie jest, czy linia E, nie jest w pełni ukończona. Zapomniałem o tym, że no niby to jest jeszcze jedna stacja, która akurat krzyżuje się z linią I. Tego akurat tutaj trochę nie dopilnowałem, ale do tego oczywiście jeszcze wrócimy. E01 I 03. Stacja bez huknięć. Nie poddawaj szczęścia próbie. Okej, znów bez broni i znów 5 podejść, co jest jak zwykle niepokojące. Proszę, ochroń kulę. Te słowa też są niepokojące. No, jakby Girl Power Station, stacja damskiej mocy, czegoś nas nie nauczyła. Jeżeli kula będzie zniszczona, to oblejesz test. Bicie w kulę pomoże jej odnowić zdrowie, więc miej to na uwadze. Tak, w sumie ona działa tak samo jak tamta w stacji damskiej mocy. Dobra, więc wyrzutnia. Oczywiście mamy konkretny czas, przez który musimy bronić tej kuli, ale tym razem mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie to działko. I właśnie, teraz kule będą atakowały wszędzie oktopociski mniej więcej. I tu przyznam jedna rzecz, która jest warta zanotowania, że obiekty, które widzicie, są dalej niż się mogą wydawać. Tak, jakby mało było tych właśnie pocisków, jeszcze nam do parady wbiją oktosterowce, więc jeszcze musimy ich pilnować i w nie bić, oczywiście w ich słaby punkt. Okej, pół minuty zostało, na razie jest w miarę spokojnie, ale no, znając życie, to się szybko zmieni. No, tu już właśnie nastaje. Tam to chyba właśnie już nie trafi, niestety. O, tu jest sterowiec! Chyba go właśnie ledwo walnąłem, tak samo to walnąłem ledwo, co? Jakoś tego bronię, okej. Właśnie mówię to i od razu właśnie już coś tam poleciało. Dobra. Nie, już jest zamęt, już jest zamęt. Za dużo. O nie, 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 nie. Kula pękła! Test oblany! Widziałem ten czas 0,7 sekundy. No smutna twarz. Ta, to jest jednak tekst, który się naprawdę dziwię, że
ani razu się nie pojawił podczas stacji damskiej mocy, ale no tu już widzę, że na pewno moje męczarnie będą po prostu większe. Będą jeszcze bardziej wyolbrzymione niż zwykle. To zdrowy punkt. Teraz to. Albo nie trafię, ponieważ czemu nie? Zawsze marzyłem o utrudnieniu sobie życia, jak tylko mogę. Dobra, na razie tu jakoś wszystko idzie. Tam jeszcze więcej tych właśnie jakby wyrzutni tych sterowców pojawia, czy pocisków, czy wszystkiego właściwie. Ty jesteś blisko, tak samo ty. Tu są dwa! Oba walnęły, smutna twarz, dobra. Może jeszcze tu się wyrobię. Okej, to idzie lepiej, to idzie zdecydowanie lepiej. Znacznie lepiej, o mój Boże. Okej, naszym ciaskiem tym razem jest... W sumie czy to przyjaciel czy wróg? W każdym razie DJ Octavio. Odeszłam bez uroczystości. Obym cię nie zabolała. Ja więcej chciałam. Przepraszam cię w pełni szczerości. No tylko właśnie, czy jest za co przepraszać, jak mówię, czy to jest wróg, czy przyjaciel? Takie pytanko sobie warto jest na początku postawić. I w sumie teraz tak, zanim w ogóle przejdę do jeszcze innego testu, to po zdobyciu trzeciego cosia, muzyka się nieco zmienia i to w ciekawy sposób. Polecam się wsłuchać. Tak właściwie to muzyka się zmienia za każdym razem, jak się zdobędzie cosia, ale po trzecim zdobytym tak się składa, że w tle naprawdę łagodnie, ale jednak można usłyszeć grane Calamari Incantation. Ta melodia jest wszędzie. Ale co poradzić, skoro jest po prostu boska? Sympatyczny szczegół, to na pewno mogę rzec. Też chyba właśnie kojarzę, że w pierwszej grze w Splatoonie tam też bodajże blisko tamtejszego placu gdzieś tam też się znajduje dworzec, gdzie się pociągi zatrzymują. I przy każdym pociągu, który się zatrzymuje, też się właśnie tam odtwarzało Calamari Incantation. Więc te takich właśnie szczegółów będzie w tej grze, czy właśnie w całym tym franchise wszędzie naprawdę pełno. I to jest dla mnie super sprawa. Tymczasem, stacja F06, stacja do O! Kto wypuścił boty? Aj, co my tu mamy? Rapid Blaster Squeefer? Albo inaczej, czekaj, Rapid Blaster ze Splat Bombą, Classic Squeefer z Burst Bombą, Hydra Splatling z Curling Bombą. Ponownie, znacie mnie. Zmierzysz się z dużą ilością wrogów, więc uważaj, żeby się nie dać otoczyć. Jeżeli się zmagasz z pokonaniem każdego wroga, to nie ma wstydu w przejściu dalej. Świadomość tego, gdzie są wrogowie i gdzie możesz się ukryć, jest kluczem. Okej, widzę, że to wszystko brzmi bardzo agresywnie. 5 prób znowu. Tak, ten test pamiętam i to jest też jeden z ciekawszych. No i właśnie, jak to nas wskazuje, tu będzie mnóstwo podów do pokonania. I nie mogę dać się tutaj przed nich zaskoczyć, bo oczywiście oni bardzo bolą swoją eksplozją. Właśnie z Squeeferem dobrze będzie tutaj właśnie taką bić serią słabych pocisków bardziej niż naładowanymi w pełni tak naprawdę. Też właśnie jedną rzeczą wartą notowania jest to, że pody się o wiele wolniej poruszają, kiedy są w waszym tuszu. To się w sumie tyczy każdego wroga tak naprawdę. Nawet bossów. Też na to chyba nigdy uwagi nie zwróciłem, ale chociażby Octotupacz, kiedy on chodzi po waszym tuszu, to on się porusza znacznie wolniej. Jak mówię, to się tyczy każdego wroga. A, to jest pokonane wszystko. Teraz kolejny checkpoint. Idziemy tą szyną na dół. Tam widzę Octo...
kopter, który akurat mi tutaj zwinnie unika moich strzałów. Teraz ciebie zgarniemy. Tu byłem gotowy na właśnie unik. Ciebie mam. Co dalej? Czekaj, o, a tu są panowie, okej. O, ale on się wkopał, jejku, dwie piecze na jednym ogniu. Doprawdy tak się oni pięknie ustawili, że nie ma po prostu bata. Przy okazji, skoro tu jestem, sobie zgarnę tę puszeczkę, ponieważ czemu nie? I checkpoint ostatni i tu się zacznie prawdziwa zabawa. Już widzę to UFO tam w tle, które nam znów wprowadzi z niebios mnóstwo oktopodów. I tu właśnie lepiej będzie chyba jak ucieknę, bo się robi niebezpiecznie. Okej, tu jeszcze jest oktopod kolejny sobie chodzący niewinnie, ale ja mu na to nie pozwolę, bo wiem jakie on ma prawdziwe zamiary. Tymczasem nowi wrogowie. Ach, wredny człowiek, czy ośmiornic, sowy typek, nie wiem. A, w końcu zdjęty. O, ty masz tarczę, to niedobrze. Tak, niby po jakimś czasie jakby się pojawiła właśnie chyba tarcza, nie tarcza. Pojawi się wyrzutnia, z tego co pamiętam. Ale mimo wszystko spróbuję tutaj każdego się wroga pozbyć. Wiem, że to jest możliwe, mi się to udało nie raz, nie dwa. Jest to trudne, ale właśnie chcę mimo wszystko spróbować. Właśnie, jest wyrzutnia, ale jak mówię, spróbuję. Spróbuję to właśnie się podjąć wyzwania. Mam też burst bomby niby w zanadrzu, ale one, szczerze powiem, też nie wiem, czy będą dla mnie bardzo przydatne. A, ciebie mam, i ciebie, i ciebie. I tu tarczę może jeszcze zdejmę przy okazji, by potem nie mieć problemów. Tak samo ty, co możesz iść. Dobra, zdjęty ten pan. Tam jest jeszcze kilku w oddali. Okej, cztery strzały naładowane w pełni wystarczą, żeby tego zdjąć. Ten nie zareagował. I ty zostałeś? Mam cię! Czy to wszyscy? Masz wszystkich! To było legendarne! I przyznam, ten test z kolei naprawdę jest spoko. Bo on właśnie z kolei was uczy, jak sobie radzić z sytuacją, gdzie rzeczywiście wszystko was otacza z każdej strony. Jak się właśnie kryć, jak postępować, jak właśnie malować, żeby nie pozwolić wrogom do was dojść z łatwością. To jest właśnie test, których sądzę, że w tej grze powinno być jak najwięcej. I nagroda jak najbardziej jest zasłużona. Nagrodą jest właściciel Shellafresh, nasz noszący okulary kumpel Bisk, którego mamy oczywiście tutaj w serii F. I oto jego poemat. Czarne oczy wpatrują się w moją duszę. Co on widzi, gdy stoi we wnętrzu moim? Przed jego wzrokiem kryć się nie muszę. Bo to po prostu nie ma sensu. Okej, tu jest coś zdane z linii F, więc możemy przeskoczyć do F08. Stacja skoku. Równie dobrze można. Van Halen, doceniam. O, to jest ten test! O. Pamiętacie ten poziom z kampanii zwykłej z blasterem? Gdzie musiałem w jednym momencie bić w serię tych grapplingów, żeby się dostać z punktu A do punktu B. I to było nad przepaścią. To będzie czymś podobnym i tym się nie jara. Do wyboru właśnie dwa warianty Rapid Blastera, albo zwykły, albo pro. Przy czym za zwykły będę miał większą opłatę tutaj, czy właśnie nagrodę zdobytą. Musisz użyć grapplingów, żeby dojść na szczyt. Po skoczeniu utrzymuj spokój i ostrożnie mierz swoje strzały. Miej na uwadze, że jeżeli skoczysz w jakimś kierunku, no, gdzie strzelasz, to strzały dalej powędrują. Polecam tę technikę poćwiczyć na pierwszym grapplingu po drodze. Ta, porady nawet niezłe, ale właśnie jedna próba to też jest trochę słabe. Więc zobaczmy, są niby te wyrzutnie, tu jest grappling i właśnie muszę w jego stronę skoczyć i od razu podczas skoku w niego walnąć z blastera. I właśnie, kłopot też jest taki, że podczas skoku wasze strzały nie są aż takie celne, jak gdyby się stali na ziemi, więc możliwe, że czasami nie traficie idealnie.
No, niby te pierwsze właśnie strzały nie są takie trudne. No, są inny start, ale właśnie tutaj meta będzie szczególnie tą ważną sekcją do pokonania. No i to właśnie, nie trafiłem, ale całe szczęście mam po sobą platformę, mam szynę, żeby się w miarę możliwości szybko dostać tutaj znów na środek. No i właśnie można zgadnąć, że w czym akurat Blaster Pro jest lepszy. Po prostu z nim łatwiej można się dostać do tych wszystkich grapplingów na górze. Okej, grappling z dołu. Tak, ten tutaj mi pomoże. Rany, gdyby pode mną nie było tej platformy, to bym mocno się wściekał, mocno kasę tracił na tym wszystkim. Okej, w końcu to trafiłem, więc jakieś mam postępy dokonane, ale wciąż jestem bardzo zaniepokojony tym, co mnie może potencjalnie czekać, powiem szczerze. I też powiem, że ten poziom przy pierwszym playthrough dla mnie był bardzo nieoczywisty z tym, że co trzeba robić. No niby się gada o tym, że trzeba się wspiąć, trzeba bić w grapplingi, ale często nawet nie mogłem ich w ogóle wypatrzeć, albo nie sądziłem, że niektóre z nich mogę nawet dostać czy coś. Właśnie ten tutaj jest moim kolejnym celem i to nie jest do końca jasne, biorąc pod uwagę, jak wysoko i daleko on ode mnie jest. Ale jak widać, wybuch blastera tu wystarczy, żeby do niego się dostać. Teraz stąd tam jeszcze wzwyż. Tam się widzę, wszystko ładnie kręci w kółeczko. Właśnie może skoczmy. Okej, to wyszło dobrze. I guziki na środku. Yo-ho! No to jest świeże. Okej, dwa walnięte, ale jeszcze będą dwa z drugiej strony. I właśnie tu możemy się tymi grapplingami posłużyć w taki sposób, żeby właśnie pójść trochę szybciej w kierunku, gdzie jedziemy wzdłuż tej szyny. Jeszcze troszeczkę, jestem już po drugiej stronie, gdzie mam jeszcze dwa żółte guziki i oczywiście pomalujmy je na swoje kolory. No, wskocz i lećmy, tylko właśnie teraz, żebym trafił, żebym niczego nie spaprał. O, ledwo! Ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie jest koniec, jestem tak bardzo niespokojny na propos tego, co mnie może jeszcze czekać. Okej, w dół lecisz? Dziękuję. I co teraz? Tylko to zostało? Walnij to, proszę! O, dziękuję. O, wahoo w rzeczy samej. Jakże dziękuję wszystkiemu za to, że udało mi się to też za pierwszym podejściem przejść, ponieważ ten poziom dla mnie jednak przy każdym playthrough jest mordęgą, przyznam szczerze. Zawsze blastery plus grapplingi to jest dla mnie nieprzyjemna kombinacja, ale wow. Po prostu wyszło. Gdzie jest nasze nowe ciastko? Jest tutaj. I pokazuje nam wizerunek Murcha. Za jednego oka ponurym spojrzeniem. Ten łobuzerski malec ukrywa szmalec za udoskonalone wyposażenie. No, co oczywiście idealnie opisuje, co on potrafi. Chociaż nie tyle on chętnie przyjmuje kasy, co jednak też chociażby no pewne inne znajdźki, których jeszcze nie miałem okazji w tej grze omówić. Ale to w swoim czasie.